Co było, co jest, co będzie. Kończy się rok 2021. Zobaczmy, co było w tym roku uciążliwe i co będzie niebawem. Co wydarzy się niebawem. Spójrzmy na karty, co dzisiaj pokażą. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i nowych słuchaczy, którzy dzisiaj być może znaleźli mój kanał. Cieszę się, że jesteście. Dzień dobry. Proszę, zasubskrybujcie mój kanał, byście dostawali codzienne moje filmiki z wróżbami kolektywnymi dla Was. Proszę również o komentarze, czy moje wróżby z Wami rezonują, również o lajki z kciuczkiem w górę oczywiście, o subskrybowanie, wysyłanie mojego kanału do Waszych znajomych, przyjaciół. Na wróżby indywidualne zapraszam od 3 stycznia, czyli w nowym roku. Jeśli chcecie postawić sobie karty na nowy rok 2022, zobaczymy, co przyniesie ten nowy rok. Zapraszam, piszcie na mój e-mail. Mój e-mail znajdziecie pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. To taki adres e-mailowy jak loelia.orakel@gmail.com. Ok, zaczynamy. Co było? Czyli co już za nami w przeszłości? Szóstka mieczy. Kochani, co było? Szóstka mieczy mówi o odejściu mentalnym, intelektualnym, zostawieniu spraw za sobą, które Wam nie służyły. I tutaj to, co było, jest to, że wyruszyliście w poszukiwaniu nowej wiedzy, nowych pomysłów, nowych projektów, być może nowej pracy, być może nowego partnera, nowej relacji. Widzicie, postanowiliście odejść i odciąć. Szóstka mieczy to odcięcie, tak? Wszystkiego, co za Wami, co zostawiliście za Wami. Czerwony kolor mówi o aktywności, o tym, że aktywnie szukacie czegoś właśnie nowego. Co jest? As mieczy. Wow, bardzo ze sobą jest to kompatybilne, czyli bardzo ze sobą to pasuje, przepraszam. Ponieważ jest as mieczy, czyli znowu miecze. Miecze mówią o tym, że odcięliście za sobą przeszłość. To, co Was frustrowało, Wam nie odpowiadało, obciążało Was, odcięliście to za sobą i teraz kierujecie się rozumem przede wszystkim, no bo miecze to karty rozumu, rozsądku, rozsądnego myślenia i pragniecie nowego początku. As mówi o nowej szansie, nowym początku czegoś, co bardzo tutaj skrupulatnie przemyśliwujecie, planujecie, tak? Także nowy początek czegoś jest teraz. Oczywiście możemy też tak powiedzieć, że jest nowy początek nowego roku, tak? Nowy rok zacznie się kalendarzowy dla nas wszystkich, nowy początek roku i przed Wami stoją nowe zadania, nowe postanowienia, nowe założenia, nowe być może znajomości, relacje, nowa praca, nowe umowy lub nowe plany po prostu, czy o kupnie sprzedaży domu, czy o nowych finansach, nowe przedsięwzięcia finansowe, czy rozwód i tak dalej. Także tutaj rzeczywiście no, szansa na coś nowego. Co będzie? I to jest chyba najważniejsze pytanie, co będzie w kwestii właśnie nowego roku, tak? Zawsze chcemy, żeby następny rok był lepszy. Siódemka kijów, siódemka buław. Kochani, siódemka buław mówi o tym, byście znaleźli swój własny środek, byście znaleźli w swojej duszy, ciele, rozumie, sercu własne zadowolenie, byście postawili na siebie. Siódemka buław mówi o wyznaczaniu granic, by nikt Was nie zranił, by nikt Was nie jakoś uraził, obraził. O dobrej pozycji dla samej siebie, gdzie słuchacie swojego wnętrza, słuchacie głosu swojej duszy. O dobrej pozycji przede wszystkim siebie postawić w centrum, tak?
patrzeć na to, żeby panu było dobrze, a nie żeby waszemu partnerowi było ciągle dobrze, a wy jesteście tutaj ofiarą, tak? Czyli zadbać o siebie, pomyśleć o swoim rozwoju duchowym, intelektualnym, zawodowym, finansowym, być niezależną, niezależnym, postawić na swoje szczęście osobiste, nie walczyć o nic za wszelką cenę po trupach, jeśli nie musicie. W spokoju, w ciszy, w harmonii ze sobą tutaj medytować, wizualizować, przyciągać miłość i szczęście. Tutaj widzicie, jakby w takiej bańce mydlanej siedzieć, czyli otoczyć się jakby takim, nie wiem, murem czy jakąś taką przestrzenią, by nikt was tutaj nie uderzył, nie zranił, nie dotknął, tak, czymś, niezależnie czy słowem, czy czymś innym. Także tutaj jest jakby ochrona samego siebie, ochrona samej siebie. Pomyśl o ochronie swoim siebie, by zyskać szacunek, by po prostu mieć dobrą pozycję w związku, w małżeństwie, w pracy, tak, dobrą pasję w finansach. Także pomyśl tutaj o sobie, zostań w następnym roku, no przynajmniej jest to moja wróżba na pierwszy kwartał następnego roku, na 3 miesiące, zostań w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoimi regułami, priorytetami, czyli, oj, przepraszam po polsku, mi się priorytety, tak, czyli ze wszystkimi priorytetami, które, przepraszam, no nie mogę tego słowa po polsku wymówić, priority, wszystkie priority, które masz, tak, czyli priorytety, które masz, po prostu respektuj i spełniaj, tak, nie rezygnuj z siebie, nie rezygnuj z swoich ważnych wartości, walcz o swoje wartości, o siebie, o właśnie swoje szczęście osobiste, swój rozwój. To jest najważniejsze na początku tego roku, czyli wszystkie założenia, projekty, nowe pomysły, które masz, kieruj na swoją osobę. Nie ma to nic wspólnego z bycia egoistką, bycia egoistą, nein. Chodzi o to, by po prostu być szczęśliwą i znaleźć swoje szczęście, swój środek, tak? Wrócić do swojego środka, czyli posłuchajcie głosu swojej duszy, swojego serca i właśnie swojego rozumu, być może waszej intuicji. Co zrobić, byście wy znowu odzyskali swoje szczęście? Także takie wskazówki tutaj dla was, kochani. Dziękuję serdecznie za odwiedziny i oczywiście odwiedzajcie mój kanał ciągle. Życzę wam dobrego początku następnego roku i pamiętajcie o własnym osobistym szczęściu. Nie ciągle o cudzym, tylko właśnie o swoim rozwoju i szczęściu. Do usłyszenia już wkrótce.